Hej, hej, witajcie. Jestem na wyspie Koh Samui w Tajlandii i nagrywam dla Was ostatnią analizę programu Eks na plaży, czwarty sezon. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak radzić sobie z przeszkodami, gdy jesteś tuż przed seksem, jak poradzić sobie z zazdrosną dziewczyną, z jakimi dziewczynami nie wchodzić w ogóle w związki i jak można popsuć sytuację z dziewczyną, która jest chętna na Ciebie, ale Ty poprzez swoje głupie zachowania totalnie niszczysz swoje szanse. Pokażę Ci, jak to uratować. No i o tym, jak reagować na różne dziwne teksty ze strony dziewczyn. Aha, i zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka i do komentowania, do zadawania mi pytań w komentarzach na temat tego odcinka i ogólnie na temat relacji, pewności siebie, uwodzenia. Dla tych, którzy chcą obejrzeć poprzednie moje analizy, oczywiście jest poniżej w komentarzu, w opisie filmu, link do moich innych analiz programów typu Warsaw Shore i analiz filmów fabularnych, które analizowałem pod kątem uwodzenia i relacji damsko-męskich. Zapraszam. Co? Że ja jej proponowałem seks w klubie? No tak powiedziała, no wejdzie i to powie. Że ja jej niby proponowałem seks w klubie? A że nie proponowałeś? No naiwna to nie jestem, no. Widzisz, Dawid, nic nowego u Ciebie. Dlatego niestety nie wracamy do siebie. Ciągle są jakieś akcje, ciągle są fochy. Mam już tego dosyć. Poczekaj na mnie. Daj mi spokój. Ale o co Ci kurwa chodzi? Ale nie idź za mną. Możesz mi powiedzieć, o co Ci chodzi? O to, że chodzisz do klubu i proponujesz dupą seks? Kolejna osoba, która mówi, że w klubie coś odpierdalasz. Jak nie dziwki w Rybniku, to kurwa proponowanie seksu w klubie. Nie chcę go znać, jest dla mnie zakłamany. W tym momencie, dzisiaj, rozstajemy się oficjalnie. Nie wiem, czy będę żałowała, może tak, może nie. Nie chcę się nawet z tą rozmawiać, to jest kitu. Ten ruch Dawid powinien wykonać już dawno, dawno temu. Ewidentnie Ismena jest zazdrosna w sposób toksyczny i nawet jeżeli w poprzednich odcinkach czasami miał rację w różnych zachowaniach, to w tym niestety po prostu przegina. Nie ma szans utrzymać takiego związku, w którym dziewczyna cały czas oskarża Cię o cokolwiek. Zakładam tutaj, że Dawid jest niewinny i ona nadinterpretuje jego zachowania jako zdrada jej, prawda? Ewidentnie nie powinien spotykać się z takimi kobietami. No chyba, że faktycznie Dawid skacze z kwiatka na kwiatek i jest w związku z Ismeną, to w tym momencie Ismena nie powinna być z Dawidem, a nie robić mu sceny i cały czas chwiać się między dwiema skrajnościami. Bo to jest bez sensu. Czy o to chodzi, żeby wchodzić w związek i przeżywać takie dramy, takie sytuacje, mieć je na co dzień? Nie. I tutaj wreszcie Dawid postępuje tak, jak powinien postąpić od samego początku. Po dwóch, trzech takich wyskokach Ismeny powinien powiedzieć: słuchaj, nie nadajemy na tych samych falach, nie jesteśmy do siebie stworzeni. Zostańmy przyjaciółmi i pójść dalej. Związek nasz chory. Wydaje mi się, że Dawid po prostu też tutaj jest w pewnej rozterce, że część jego coś czuje do niej, a druga część ma dosyć jej zachowań, tych wszystkich scen zazdrości. I dlatego tutaj Dawid w pewnym momencie powie, że nie kocha Ismeny, powie to bodajże tam Ani. Ja nie wiem, czy on tak naprawdę kocha, czy jej nie kocha. Ja podejrzewam, że on sam nie jest zdecydowany wskutek tego, że tutaj z jednej strony przytula się do Ismeny, jest fajnie, po czym po godzinie ona częstuje go tymi scenami zazdrości. Żaden facet tego nie jest w stanie wytrzymać regularnie. Tu Ismena widać, że nie potrafi komunikować się i z mężczyznami i uzyskać tego, co chce. A może Aga weszła i specjalnie się ze mną kłócisz teraz? Nie, szkoda, nie weszła. Chcesz pakować? Boże, kurwa. Bejbe, poczekaj, kurwa. To, co potrafi zrobić Ismena, to tylko strzelić focha, popłakać się i być wielce nieszczęśliwą kobietą, oczywiście zdradzaną przez mężczyzn. Oczywiście wszystkiemu winni są ci źli mężczyźni, którzy tylko zdradzają, nie rozumieją jej, nie rozumieją jej emocji i tak dalej. Nie, nieprawda. Prawda jest taka, że ona po prostu ma zachowania 15-latki w takich sytuacjach. Ona nie rozumie świata, nie rozumie życia. Nie umie wpłynąć odpowiednio na Dawida po to, żeby on chciał ją zrozumieć, żeby chciał ją wysłuchać. Ona nie potrafi też komunikować swoich potrzeb w sposób racjonalny. Potrafi tylko pocisnąć komuś. Niestety z ciśnięcia nie bierze się szczęście, nie bierze się szczęście w związku. Ja nie dziwię się Dawidowi, że ma dość Ismeny, ponieważ Ismena przeskakuje między zupełnymi skrajnościami. Raz jest szczęśliwa, przytula się, raz robi focha albo wielką dramę, płacze, zrywa z nim.
Tego żaden facet normalny nie jest w stanie wytrzymać na dłużej. Od takich zachowań każdemu facetowi odechciałoby się być w związku z Ismeną. Ona powinna iść według mnie na terapię kontroli emocji. No i powinna nauczyć się podstaw komunikacji z mężczyznami. Jeżeli jesteś kobietą i oglądasz to, to zapraszam cię na stronę www.alphafemale.pl. Link będzie w opisie, na której pokazuję, jak komunikować się z mężczyznami. Jest to strona dla kobiet. Ty ją kochasz? Nie. Nie kochasz jej? Nie. Dawid w połowie odcinka mówi, że nie kocha Ismeny, ale podejrzewam, że jest to po prostu efekt jego też wahań w nastrojach w stosunku do tego, jak Ismena się zachowuje i jak niezdarnie się zachowuje i jak wzbudza negatywne emocje w Dawidzie. Według mnie Ismena swoim zachowaniem, swoim niezdarnym, dziecinnym zachowaniem zabija uczucie w mężczyznach. Ismena potrafi swoim zachowaniem tylko wzbudzać poczucie winy, ale to działa tylko na chwilę, na moment. Facet dla świętego spokoju przyznaje rację, załagodzi sytuację przez pewien czas, ale na dłużej tak się nie da. I w pewnym momencie to będzie się kumulowało w mężczyźnie, w pewnym momencie wybuchnie i będzie zerwanie i znowu będą wielkie płacze ze strony Ismeny, poszukiwanie następnego mężczyzny, ofiary jej fochów i szlochów i tak będzie się to toczyło. Niestety Ismena musi zrozumieć, że nie tak wygląda związek, nie tak wygląda komunikacja z mężczyznami. Tu przejdźmy na szybko do podrywu Bartka, tej nowej dziewczyny, która właśnie weszła. On, jak widać, czasami ma swoje dobre momenty i czasami potrafi coś wykrzesać. Zobacz, jest akcja, potrafi ją przytulić, potrafi jakoś tu grać. Ona mówi, że on ma szansę. A później? Tutaj ważna sprawa, ponieważ nie wiadomo do końca, w co gra Dawid. Prawdopodobnie, według mnie, on trochę kocha tą Ismenę, ale jednocześnie chce zachować swoją wolność, chce być niezależnym. Najlepszym układem dla niego był po prostu przyjaciel, friends with benefits, po prostu. Ponieważ ewidentnie ciągnie wilka do lasu. Tam jest wielka drama w to, że on tam napisał z tą jedną z tych dziewczyn, która właśnie weszła, że niby proponował jej seks, on twierdzi, że nie proponował i tak dalej. Kto wie do końca, jak to było. Natomiast istotne jest to, że przy Ismenie niestety Dawid gra tego, tak, jak byłby... Jeszcze raz. Przy Ismenie Dawid gra tak, jakby był w niej zakochany i chciał związku. I dlatego powstają te dramy. Ponieważ Dawid jednym komunikuje, że chce związku, ona to podchwytuje, po czym jego zachowania niektóre wskazują, że nie do końca chce tego związku. Potem jeszcze mówi, że jej nie kocha, więc albo Dawid sam nie wie, czego chce, albo chce wiele kobiet, co lepiej było, gdyby był szczery po prostu, bo nie sądzę, żeby cierpiał na brak kobiet w swoim życiu, niż okłamywał Ismenę. Jak jest naprawdę, to wie tylko on. Alami. Wyluzowałam się, on się otworzył, ja się otworzyłam i było bardzo fajnie. A, bo jeszcze się zastanawiałeś, gdzie będziesz spała w domu. Jak chcesz, to możesz spać ze mną. Jak z tobą? No będziemy grzecznie spać, obiecuję. Na pewno? No jestem już tak. No jestem bardzo grzeczny. Nie ten. Dobra. No. Jeszcze się nie zgodziłam, czy wspólnie spędzimy noc i sama zdecydujecie wieczorem. O, i tu widać, że tutaj rozumie całą tą sytuację, że wie, jak zachować tu pewną taką intymność, jak zachować, jak sprawić, żeby kobieta zachowała swoją twarz, żeby nie było powiedziane to nic o seksie. Ładnie to wszystko rozgrywa, po czym zobacz, co zrobi za chwilę. A czy zdoła ją wykorzystać? To już inne pytanie. Szalo, Wylasiku. Wylasiu. Nie, dla ciebie nie. Ja ci lubię tak, że nie jestem taki, że teraz to mam wykonał, a później będę się poszedł. Nie! Bo nie masz z kim. Co? Bo nie masz z kim. Ała! Zabolało! Zobacz, jak Bartkowi zrzedła mina na te słowa, że nie masz z kim. Ty w ogóle nie powinieneś się przemawiać, tylko w tym momencie powiedzieć, tak, słuchaj, no, to wina mojego ekstremalnie małego penisa. Bo tak, nikt mnie nie kocha. Albo... No niestety, tylko ty mi zostałaś. Albo mam za wysokie standardy. Tylko z uśmiechem oczywiście. No odpowiedzi jest milion. Jak chcesz, to poszukaj u mnie na blogu różnych ciekawych takich ripost na różne takie kobiece testy. Wiesz co, on jest taki przytulacz, naprawdę. To jest taki kolega do przytulania. Do wszystkie? No nie mówcie, że tylko do przytulania. Tylko do przytulania. To ale fajny kolega, nie? Zobaczcie, tutaj Bartek niepotrzebnie wdaje się w tą dyskusję typu, czy on jest tylko kolegą dla tej dziewczyny. Dziewczyny sobie tam troszeczkę żartują z niego, robią taką, może możemy to zinterpretować jako taką małą polewkę, a on się tym jakby przejmuje i mówi, no dlaczego, dlaczego tak myślicie? Nie chcę być tylko kolegą. To jest polemika na logicznym poziomie, która nigdy nie działa. W ogóle nie powinieneś na to reagować, uśmiechnąć się. Nawet możesz powiedzieć, tak, słuchaj, jestem najlepszym kolegą na świecie.
i przytulicie, bo i tak tu w tym momencie, tu na tym tarasie nic nie zrobisz z dziewczyną. Możesz cały dzień zaprzeczać, a wieczorem w sypialni przejść do rzeczy z dziewczyną. Tak samo możesz tutaj niewerbalnie, oczami, kontaktem wzrokowym, mimiką uwodzić kobietę, a mówić jej słowami tak, jesteśmy tylko przyjaciółmi, tylko kolegami, tak jak tutaj te wszystkie dziewczyny próbują mu to wmówić. A ty oczywiście, tak, oczywiście, a świstak zawija te streberka, wiadomo. Po czym i tak, w momencie, gdy już jesteście sami, gdy jest już atmosfera intymności, przychodzisz do rzeczy i okazuje się, że spada z kobiety ta maska udawanej, grzecznej dziewczynki. Całe wakacje staram się o Ewę. Może to będzie wreszcie ta noc, gdzie się uda. Nie, to nie będzie ta noc. Przykro mi, Maciek. Zobacz, tutaj Ewa wreszcie sama przeszła do działania. To jest ostatnia noc. Ona postanowiła tutaj postawić wszystko na ostrzu noża. Poszła do Maćka i zaczęła z nim rozmowę. I zobacz, co się będzie działo. To właśnie bardzo mnie denerwuje. Relacja z Ewą jest bardzo skomplikowana. Nie, relacja z Ewą jest bardzo prosta. To tylko ty, Maciek, w swojej głowie ją nadmiernie skomplikowałeś. Dlaczego Maciek denerwuje Ewę? Dlaczego ona to powiedziała? Denerwuje ją, bo uważa, że coś między nimi jakby iskrzy, a on jak ta ciamajda nie może przejść do rzeczy. Nie może jej powiedzieć, słuchaj, podobasz mi się, chciałbym ciebie pocałować, chciałbym ciebie, nie wiem, wziąć na spacer, cokolwiek. Przejdźmy się tu i tu. Chcę popatrzeć ci głęboko w oczy. Milion prostych rzeczy. Ja nie mówię tu o jakimś wyrafinowanym uwodzeniu, tylko w jego sytuacji wystarczyłoby proste stwierdzenie zainteresowania słowami, a później przejście czynami do rzeczy. Tymczasem, o Jezu, gdyby świat składał się z Maćków, to by cywilizacja wyginęła w pierwszym pokoleniu. On się mnie boi. I tyle. Tak, dokładnie. On się boi Ewy. Ewa tu dobrze widzi to, wyczuwa to i ją to wkurza, że jest kobietą i nie boi się wykonać takiego konkretnego ruchu seksualnego w stronę Maćka, bo boi się, jak to zostałoby odebrane. Cutek ci wyskoczył, by to poprawić. Tak, sam wyskoczył, jasno. Kobiety dobrze wiedzą, co robią. Teraz nie widzę. Co ty robisz teraz? Słońce, ja nic nie robię, po prostu tak mi się sukienkę układa. Nie mów do mnie słońce, bo mnie to denerwuje. Bo? To jest takie jakby traktowanie kogoś jak dziecka. To nie jest moja wina, że tak ciebie cenisz słowo. Zobacz, ile ona sygnałów wysyła w kierunku Maćka, po czym on strzelał ten najgłupszy tekst pod słońcem, jaki istnieje. Miliony uwodzicieli teraz ze światów po prostu robią facepalm. Nagle o urażone ego Maćka, nie mów do mnie słońce. To jest normalne słowo. Maciek wchodzi w polemikę jakąś z nią w tym momencie i niszczy swoje szanse na jakąś relację i seks tej nocy z Ewą. I tu mamy przykład tego, jak wchodzą beznadziejną polemikę słowną. Dwie osoby, między którymi coś iskrzy, które chciałyby do siebie iść, ale nie mogą poprzez głupie zachowania tutaj Maćka. Poprzez niezrozumienie tego. No ja już powtarzam to po raz czwarty w tych analizach. No niestety, Maciek nic się nie uczy. Powinien przyjść do mnie na jakieś szkolenie albo na konsultację chociaż. Masz mi coś do powiedzenia, czy nie? Nie mam. Nie, to nie. No i co ona może w tym momencie zrobić, jak słyszy tekst, nie mam ci nic do powiedzenia? No, na takie, w cudzysłowie, odrzucenie strony Maćka, ona może zareagować tylko odrzuceniem z jej strony. Finito. Nie dam Maćkowi kolejnej szansy. Dzisiaj, jutro, pojutrze, nigdy, w przyszłości. Kobieto, półhumarny. Wcale się nie dziwię. No, która by kobieta chciała mężczyznę, który wygląda jak, można powiedzieć trochę jak alfa, silny, a zachowuje się jak kompletna beta. Jak kompletnie nieradzący sobie z kobietami mężczyzna. O, kot mi tu wskoczył. Niestety muszę go zrzucić. Sio. Chodź do mnie proszę, ja chcę z tobą porozmawiać. Pozwólmy drinka. Maciej, chcesz pogadać? Ale nie cały mnie, bo się rozmawiać ze mną. Chodź tu. Ja cię tak lubię. Ciebie też. Naprawdę, mam coś takiego, że... Zobacz, dziewczyna mówi, nie całuj mnie, bo się rozmarzę. Oj.
ale męski, zdecydowany ruch, konkretny, przyciągnięcie jej i wszystko idzie dalej. Tak jak trzeba. Tak jak w przyrodzie Bóg zaplanował. Mówię ci, fajny kolega, fajna koleżanka. Ale nic, nie będę rozmawiała. Czemu kolega tylko? A czemu nie? Czemu ty mnie poważnie traktujesz? Ja cię lubię. Ja cię lubię taki, jak jesteś, rozumiesz? I to jest twoje. Nie mówisz, że kolega. No kolega, a kto? A kto? No kolega na razie. No właśnie. I znowu to wejście w polemikę. Czemu tylko kolega? Czemu tylko kolega? W takiej sytuacji łóżkowej mówisz tak, tak, tylko koledzy i całujesz dziewczynę. No bo co? Co masz? Jaki sens jest w tym momencie rozmawiać na ten temat? Jeżeli ona jest szczęśliwa, z tego podróżem przytulasz i całujesz, to co masz dyskutować z nią na temat waszego koleżeństwa? Jeżeli jej ciało mówi tak, jej słowa mówią takie nie, ale w zabawny sposób. To nie jest zdecydowane nie na zasadzie, słuchaj, daj mi spokój, odczep się, odpierdol się. Tylko to jest takie nie, 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 nie. No to co masz robić? A tutaj jest polemika. Zobacz, kolega, kolega. Ciekawe, czy ona wszystkim kolegom tak siada na kroczu, na łóżku, daje się przytulać, miziać. Tak? Kolega? Ja już nie widzę. A ja cię robię. Już widzę. A ja cię robię, Mieszko. Nie, no to chodź. Nic nie robię nawet. Jak właśnie chodź, nie wskrzyma tą przycielową. Przecież ja się nie bzykam z nikim. Ale, ale ja nie będę. Zobacz. Tutaj mamy ewidentny tekst i próbę popsucia wszystkiego przez tą dziewczynę, która weszła. Ona z jakichś powodów robi taką docinkę im i wzbudza poczucie winy w Corneli. Wynosi na powierzchnię jej tak zwany ten czynnik, o którym mówiłem wcześniej, jest to czynnik ASD, czyli Anti-Slut Defense, czyli obrona przed reputacją dziwki albo reputacją łatwej dziewczyny. I tutaj rolą Bartka jest ochronić Cornelię przed tą dziewczyną. Powiedzieć jej, słuchaj, my nic nie robimy, nie, 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 my jesteśmy tylko przyjaciele. My się tylko przytulamy, cokolwiek na poziomie logicznym, żeby ona dała spokój i sobie gdzieś poszła. I wtedy gra na tym łóżku będzie toczyła się dalej. Tymczasem zobacz, co się stanie. No ale co ty robisz? On chce się wyruchać, ale ja tego nie zrobię. Nie, no co ty kurwa. Dobra, weź mnie puść, puść mnie. Dokładnie, w tym momencie Bartek powinien powiedzieć, tak, ja też się nie bzykam, my się nie bzykamy. To nie jest to, co myślisz. My tylko sobie siedzimy i sobie rozmawiamy. My się po prostu lubimy. Masz coś przeciwko temu, żebyśmy się lubili? Nie powie, że nie. I zobacz, ona, jak największa jędza, rzuca tekst, on chce cię wyruchać. Co ją to obchodzi? W tym momencie Bartek powinien powiedzieć, jakie ruchanie? Nie ma opcji. Ja żyję teraz w celibacie. Ja postanowiłem teraz w ogóle nie uprawiać seksu. I mówisz to poważnym tonem, po czym mówisz, my się tylko lubimy. A on tutaj, ale dlaczego? Co? No co ty? No co ty mówisz? I już widzisz, jak dziewczyna reaguje, schodzi z niego, już atmosfera się cała psuje. A wszystko szło ku dobremu. Tylko Bartek po prostu nie udźwignął tej sytuacji. I oddaj mi, to jest mój pas, kurwa. To jest mój, kurwa, pas. Kas, już nigdy nie miał czarnego pasa, kurwa, karate, więc proszę to, kurwa, ściągnąć, bo to jest moje. Tak się takich rzeczy nie traktuje. Że to jest twoje. I proszę, kurwa, się wynosić stąd. Na ten pas pracowałem przez kilkanaście lat. Oni sobie z niego robią przedmiot erotyczny. I tutaj Bartek zabiera pas tej, chyba, Karinie. I mówi jej, już wkurzony, mówi jej, słuchaj, zostaw mój pas. Wiele lat na niego pracowałem. Ja rozumiem tutaj Bartka, ja go szanuję, mam brązowy pas w karate. Też wiele lat mi to zajęło, osiągnięcie tego. I tutaj, kurna, branie pasa od karate do, nie wiem, jakiegoś fetysz party? Nigdy. Nie ma szczęścia, chłopak. Nie ma szczęścia i umiejętności zapobiegania takim sytuacjom i rozwiązywania takich sytuacji. Okej, to było na tyle w tym odcinku. To już ostatni odcinek analiz czwartego sezonu Eks na plaży. Od teraz wrócę do kręcenia materiałów wideo na temat podrywu, uwodzenia relacji damsko-męskich i pewności siebie, czyli do takich rdzennych filmów na moim kanale. Dostaniesz masę wskazówek na temat kobiet, na temat komunikacji z kobietami i jak rozwiązywać różne ciężkie sytuacje z kobietami. Oprócz tego przeanalizuję też wkrótce Take Me Out, Umów się ze mną, kolejne odcinki, a za jakiś czas pewnie też Warsaw Shore. Jestem ciekaw waszych opinii i tego, jakie jeszcze programy przeanalizować, może jakieś filmy, może jakieś inne seriale, tylko nie Rolnik szuka żony, bo niestety nie jestem w stanie oglądać tego programu. Może jakieś inne, lepsze mi polecicie.
Zapraszam oczywiście do komentowania i zadawania mi pytań. Możesz zadać mi dowolne pytanie tutaj w komentarzu. Jeżeli będę miał chwilę, to dam Ci na nie odpowiedź. Albo przynajmniej przekieruję Cię do jakichś artykułów u mnie na blogu lub do jakichś moich materiałów, poradników. To tyle. Trzymaj się. Cześć. Kliknij na dole znaczek subskrypcji oraz dzwoneczek, dzięki czemu będziesz jako jeden z pierwszych wiedział o wszystkich moich nowych filmach na kanale i o wszelkich live'ach. Trzymaj się, cześć!